Hej, witam wszystkich moich fanów oraz fanów Ninjago w kolejnym moim filmiku. Dziś bierzemy sobie tutaj do obejrzenia The Lego Ninjago Movie Zdobywca, tajny dziennik Garmadona z naklejkami. Książeczka ma format trochę mniejszy od tej naszej książki tutaj omawianej przeze mnie niedawno, natomiast jest to nieznacznie mniejszy format. Początkowo myślałem, że jest on ciut mały, natomiast wbrew pozorom nie jest taki zły. Książeczka, jak widzimy po okładce, skupia się na Garmadonie. Grubość ma całkiem niekiepską. Z tyłu mamy oczywiście wszystko to, co Amit zawsze zamieszcza z tyłu, plus opis. Jestem Garmadonem, niepokonanym wojownikiem, a to mój dziennik. Potrzebuję pomocy z uzupełnieniem go i nadaniu mu jak najbardziej nikczemnej formy. Tym kimś jesteś ty, przygotuj się i ruszajmy, by zdobywać. I właściwie to jest idealny tutaj opis właśnie o tym, co my w książeczce znajdziemy. Książeczka jest bowiem dziennikiem Garmadona, która będzie od nas wymagała pewnego rodzaju uzupełnienia. Od razu na starcie, jak przy bardzo dobrych pozycjach mówię, od razu tu też powiem, książeczka jest wyśmienita, jest bardzo dobra. Na starcie Garmadon prosi, byśmy wpisali swoje imię. Później jeszcze musimy wypisać dodatkowe tutaj dane. Oczywiście ja wam nie chcę za bardzo spoilerować, nie będę opowiadał wszystkiego, co się dzieje w książce, jak to robię zazwyczaj. Zachęcam was bowiem do zakupu tejże książki, bo jest naprawdę tego warta. No i tutaj na starcie, na przykład, jeżeli chcecie znać profil tej książki, macie na przykład coś takiego, zdjęcie Garmadona, jak był młody, czas ucieka, wszystko się zmienia, to ja kiedy byłem dużo młodszy, spójrz na moje włosy, nie mogę uwierzyć, że podobała mi się ta fryzura, ale byłem przystojniakiem, prawda? Idealny przyszły władca. No właśnie, Garmadon bowiem jest takim, jak zresztą w książce przeczytałem, jak w filmie, zapewne będzie to pokazane, jest takim właśnie władcą ślepo zaślepionym podbijaniem. On chce tylko podbijać, jest zapatrzony w siebie, jest nawet w tym taki narcystyczny, patrzy w lustro. No i właśnie tutaj jest to pięknie pokazane jakże w książce. To ja, nasz ulubiony nikczemny władca, powracam, by podbić wszystko. Nawet nie próbuj wklejać tu swojego zdjęcia, to miejsce na mój wizerunek. Tak jak mówiłem, jest on zapatrzony w siebie i narcystyczny wręcz tym. Natomiast jednak później zmienia zdanie i jednak stwierdza, że pozwala mu swoje zdjęcie wkleić. No i właśnie tak wygląda ta książeczka. Tutaj mamy kolejną stronę, gdzie jeszcze piszemy sobie o sobie. Mamy również pełno takich komentarzy tutaj ze strony Garmadona. A następnie przechodzi oczywiście o sobie. I jak widzicie, Garmadon uwielbia podbijać, ponieważ on uwielbia podbijać. Co jest przede wszystkim fantastyczne w tej książce, to jest to kontakt Garmadona z nami, czyli z czytaczem tej książki. Naprawdę, czytając tą książkę, wielokrotnie miałem wrażenie, że Garmadon mówi do nas. I bardzo często, gdy pomagałem mu w tych zadaniach i czytamy, na przykład siedziałem sobie dzisiaj pielęgnując moje negatywne emocje i zdecydowałem, że do podbicia Ninjago City potrzebna jest im potężna broń, ale co by to mogło być? Czujemy, że naprawdę jakby wymaga naszej pomocy i że jesteśmy tu decyzyjni, co nieraz pokazujemy właśnie, czy pisząc coś, czy coś rysując. Jest to fantastyczna książka, przede wszystkim jeżeli chodzi o naszą fantazję, o naszą inwencję twórczą. Wyobraź sobie wnętrze bazy i narysuj je. I takie właśnie zadanie spełnił. Wielokrotnie tutaj Garmadon prosi nas o pomoc i wielokrotnie właśnie my czujemy, jakbyśmy naprawdę mu pomagali. Możecie mi nie wierzyć, natomiast naprawdę ta książka tak działa. Teściki częstokroć zamieszczane tu w tych dymkach są naprawdę humorystyczne. Nie brakuje to tylko podpowiadania Garmadon w formie pisemnej, rysowanej, ale nie brakuje również tutaj kolorowania. Mówię, opisy są bardzo śmieszne, co dodatkowo dodaje jakby dużo o tej książeczce i wywołuje naprawdę wiele razy u nas uśmiech. Jednocześnie dla mnie bardzo mocno została wzmocniona jakby postać Garmadona, jeżeli chodzi o jego wizerunek w moich oczach. Ja wcześniej tej postaci nie znałem, natomiast teraz po zapoznaniu się z tą książeczką naprawdę ta postać zyskała u mnie wiele w oczach. Jako taki trochę dyktator zaślepiony w ciemno, niemniej postać mega charyzmatyczna. Moje przemyślenia na temat nikczemnych maszyn do podbijania, ona to swoje przemyślenia, natomiast po chwili prosi, byśmy dali swoją, a teraz twoja kolej, żeby coś napisać, bo mi się już skończyły pomysły.
Często właśnie takie tutaj formy spotykamy. Tu możemy projektować stroje dla armii rekinów. Naprawdę, książeczka nie jest w żaden sposób nudna. Zadań tutaj nie brakuje, jest co kolorować, jest co pisać. Przede wszystkim jest co myśleć i naprawdę możemy tu tak puścić wodze fantazji, jak chyba jeszcze w żadnej książeczce Amitu nie mieliśmy takiej możliwości. Tu mamy na przykład dokończyć też rysunek, czyli nie tylko samodzielnie, mamy coś zaczętego, musimy to dokończyć. Naprawdę fajne też, oczywiście rysunki są piękne. No i jak na Amit przystało, w końcu też pojawiają się nasi ninjowie. No i przede wszystkim jest coś, co mnie często mega rozbawiło, wystrzelenie z wulkanu, ponieważ no tutaj również, oprócz tego wszystkiego, co mówiłem, pojawia się też no jakaś historyjki, na przykład niektórym z moich wojowników brakuje motywacji, jak wam się udał weekend, siedział z żoną i z dziećmi, a nas pokonali ninja, ten na pewno zostanie wystrzelony z wulkanu. Takie coś było w filmie i to będzie mega zabawne, tak. I właśnie on ich motywuje, wystrzeliwując ich z wulkanu. Lot na przymusowy urlop. No ale każdy, na kim się zawiedzie, jest wystrzelony z jego wulkanu i będzie musiał sobie tam poradzić w dżungli. Haha, to takie zabawne i jednocześnie edukacyjne. Czyż nie? No, narysuję jeszcze kilka osób, które jego zawiodły i zostały darmową lekcję latania, zostały darmowo wyszczone z wulkanu. Nie brakuje tu właśnie takich zadań. Tak jak mówię, no nie chcę, nawet w pewnym momencie pojawiają się dymki, które my musimy uzupełniać. Nie chcę oczywiście czytać wam wszystkiego, nie chcę wam pokazywać wszystkiego totalnie, ponieważ radzę wam, byście sobie sami zakupili tą książeczkę. Naprawdę, uważam, że patrząc na jej cenę, jest ona super mega opłacalna. Zarówno poprzednia pozycja, czyli książka, opowieść filmowa, jak i ta, moim zdaniem są takimi must have'ami, którymi każdy fan Ninjago oczywiście mieć powinien, ale nie tylko fan Ninjago. No nawet ja, kurczę, no gdybym się zapoznając z tymi właśnie dwoma pozycjami, nie powiem, że zakochałem, ale bardzo spodobała mi się ta pozycja. O ja, nie uwierzysz, zielony ninja to Leloid! To już w momencie, gdy on się dowiedział, że Leloid to jego syn i to jest jednocześnie, znaczy właściwie wiedział, że to jest jego syn, że to jest niestety, że to jest zielony ninja. O, Tora Garmadon, teraz twoja kolej, napisz coś o sobie i o tym, jak bardzo mnie wielbisz. No i właśnie taki jest Garmadon w całej okazałości. No, niby coś napisz o ciebie, ale oczywiście o tym, o mnie, jak mnie wielbisz. Na końcu mamy również takie, no nie szkoda, tylko tak mało tych naklejek, ale są to wszystkie, są kwadratowymi naklejkami i są, nie powiem, bardzo fajnie narysowane, bardzo ładnie. Tak jak mówię, książeczka jest niesamowita, moim zdaniem przede wszystkim. Jeżeli macie dużą fantazję, czy jej nie macie, naprawdę możecie puścić tu jej wodze. Jest to rewelacyjny dziennik i uwierzcie mi, naprawdę teraz sobie nie żartuję w żaden sposób. Jedna z lepszych w ogóle pozycji Amitu, jakie w życiu widziałem. Choć, jak mówię, mam średnie podejście do Ninjago. Mega kreuje postać, jak dla mnie, osoby nie znającej się, postać Garmadona. Mega daje nam w wielu różnorakich zadaniach możliwość właśnie puszczenia naszej wodzy fantazji, wykazania się. Naprawdę możemy tu super podziałać i możemy być zadowoleni właśnie z tego, co wymyśliliśmy. I naprawdę czuć tutaj potrzebę, że ten Garmadon potrzebuje tej naszej pomocy. Ma z nami mega kontakt czytając tą książkę. Naprawdę czułem się, jak ja bym z tym Garmadonem osobiście rozmawiał. Zachęcam was gorąco do zakupienia tej pozycji. Naprawdę jest ona tego warta. Dodatkowo mamy jeszcze naklejeczki, więc nie gadajcie, tylko marsz do kiosku. I zobaczycie, że nie pożałujecie. I mówię wam to ja, czyli Legozał. A ja idę postanowić, czy tą książkę oddać wam na konkursiadzie, czy jednak chcę mu rozwiązać, bo nie powiem, naprawdę chyba ją sobie jednak zostawię, bo jest fantastyczna. Dzięki, do zobaczenia wkrótce.